Jesteśmy przy odmianie kaboze posadzonej do gruntu w drugiej połowie maja. Odmiana kaboze tworzy owoce w kształcie papryki. Na roślinie powstają czasami bardzo rozbudowane grona, tak jak tutaj w tym gronie mamy nawet 7 owoców. Owoce mają bardzo cienką skórkę, mięsiste wnętrze, praktycznie pozbawione soku i nasion. Plamy tutaj występujące na owocach są charakterystyczną cechą tej odmiany. Można je zredukować poprzez zwiększone nawożenie potasowe. Ważne jest również okrycie gron podczas dojrzewania lub właściwe zacieniowanie obiektu. Owoce kaboze mają bardzo dobrą trwałość, również pozbiorczą. Owoce w kolorze czerwonym, mięsiste, praktycznie bez soku i bez nasion. To, co wyróżnia tą odmianę, to doskonały smak. Klienci, konsumenci doceniają ten smak i często wracają. Tym bardziej, że jest to kształt owocu, który nie jest dostępny na rynku, więc łatwo go rozpoznać. Odmiana kaboze tworzy duże owoce. W tym gronie mamy 2-3 owoce, które mają masę powyżej 200 gramów. Pozostałe owoce ważą około 180 gramów. Więc to grono jest bardzo rozbudowane i da powyżej kilograma plonu. Odmiana kaboze jest odmianą średniowczesną. Tu jesteśmy w tunelu, gdzie rośliny zostały posadzone około 20 maja. W tej chwili na początku sierpnia dojrzewa drugie grono. To oznacza, że odmiana od posadzenia do dojrzewania potrzebuje około 60-65 dni. Owoce są twarde, bez skłonności do pękania, jak również nie są wrażliwe na suchą zgliznę wierzchołkową. Kaboze tworzy typowe dla odmiany grona, duże, często rozdwojone, tak jak tutaj. Również w grupie wszystkich odmian, które tworzą owoce w kształcie sakiewki, w kształcie serca, takie grona mogą występować. Kaboze jest odmianą o typie wzrostu, który określamy jako generatywny. Oznacza to, że musimy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby ilość liści na roślinie była dostatecznie duża, tak aby grono, które się na nim pojawia, było okryte. Warto jest przy czyszczeniu spędów bocznych na pędzie zostawić jeden liść, po to, żeby ten liść dodatkowo pracował na korzyść poszczególnych gron. Kaboze polecamy ze względu na bardzo dobry smak owoców. Te owoce wyróżniają się i klienci, którzy raz spróbują tego smaku, tej mięsistości, będą wracać do producenta po to, żeby właśnie konsumować tylko takiego pomidora.